Dzień dobry Państwu. Dzisiaj stary amerykański gramofon. Jak stary? Otóż tak jak ja. To jest pewnie jakiś rok 70 któryś. To jest 62. To przypuszczam jest 60. Są to firmy amerykańskie, które wtedy dominowały rynek hi-fi, o którym nam się jeszcze w Polsce w latach 60. nie śniło. Tutaj już wszystko hulało i buczało i grało. Wchodziło stereo, w związku z tym nowe możliwości nie tylko jednego głośnika, ale dwóch. Empire oryginalnie było warsztatem mechaniki precyzyjnej, prawdopodobnie wykonującym prace kontraktowe dla pobliskich zakładów Rockwell Aviation i Grumman, które były zakładami lotniczymi, tam jest spore lotnisko też. Dzisiaj zresztą bardzo fajne muzeum lotnicze, a zresztą Grumman istnieje nadal. I zrobili takie coś. Otóż, kupowało się to w różnej postaci. Takie jak Państwo tu widzicie. No, to może wkładkę. Takie jak tu widzicie, bądź takiej. Czyli była to forma pewnego rodzaju zrób to sam. Jak wiadomo, to kupione w tej postaci było tańsze niż kupione z ramieniem, ale ramię było jakby chyba konieczne, w związku z tym pewnie ludzie wybierali sobie z katalogu takiego jak ten 1961 Stereo Hi-Fi Guide The Fisher. Jest na pierwszej stronie, jedna z kolejnych firm, o których już zresztą mówiliśmy. Sklep nazywa się AirX Radio Corporation. Ma mnóstwo produktów, ogromną ilość. Garrard, Empire, Bogen Presto, Recocat i Maricord. Ramiona, wkładki, szafy na płyty i co tylko, Shure. Dzień dobry moi drodzy. Wspomniałem kiedyś, że może warto zrobić odcinek o amerykańskich gramofonach Empire. Taki pomysł przyszedł mi do głowy, kiedy pan Mirek Waluś pokazał mi kilka takich maszyn. Nie ukrywam, że do tamtego momentu z porządnymi gramofonami kojarzyły mi się produkty firmy Technics. Fascynowały mnie takie maszyny jak Nakamichi czy Accutrack. Empire wydaje się być ich kompletnym przeciwieństwem. Ciężki, do bólu prosty, do bólu solidny. Nawet przyszło mi do głowy skojarzenie z produktami radzieckimi, ale to oczywiście przesada, to są pozory, no bo Empire słynie ze swojej precyzji wykonania, z jakości. Nawet w jednej z reklam producent się chwalił, że jego gramofon został zaprojektowany po to, by prowadzić igłę z naciskiem rzędu 1/10 grama. No właśnie. Bo gramofon z pozoru jest konstrukcją bardzo prostą. Potrzebujemy tak naprawdę trzy rzeczy. Talerza, który będzie się obracać z odpowiednią prędkością. Ramienia, które nam poprowadzi igłę wzdłuż całej długości rowka. No i tej igły, czy właściwie igły razem z wkładką, czyli z takim przetwornikiem mechaniczno-elektrycznym. Ale to w rzeczywistości wcale nie jest proste. Wielokrotnie podkreślali to konstruktorzy z Foniki, z którymi nieraz rozmawiałem. No i w Polsce poza nimi nikt sobie nie poradził. Bo okazuje się, że ta prędkość obrotowa talerza jest niezwykle ważna i wystarczy niewielka jej zmiana, by wyraźnie zmieniła się wysokość odtwarzanych dźwięków. A jeżeli
stabilność tych obrotów zostanie choćby delikatnie zachwiana, rozlegną się jakieś wycia i zawodzenia. No ramię to jest już właściwie pole minowe, bo chodzi o to, żeby ta igła miała stały nacisk na obydwie ścianki, jeśli mówimy o odtwarzaniu stereofonicznym rowka, na całej jego długości. A z każdym obrotem zmienia się prędkość liniowa igły, zmienia się siła skatingu, która wynika ze zmiennej siły odśrodkowej. Sama igła i wkładka też są pełne sprzeczności, bo być może z jednej strony wygodniej byłoby, żeby ten nacisk był duży. Wtedy stabilnie będzie ta igła wędrować poprzez rowek, ale z innych względów, chociażby trwałości i igły, i jeszcze bardziej płyty, byłoby lepiej, żeby ten nacisk był jak najniższy. Też pewnie nie jest to bez znaczenia, jeżeli chodzi o podążanie za pewnymi ruchami tej płyty, więc tutaj jest bardzo wiele niuansów i takich spraw trudnych. Polecam Państwu zajrzenie na bardzo fajną stronę internetową, robioną prawdopodobnie z ogromnym poświęceniem i pasją, i jest zrobiona perfekcyjnie. Jest to strona nieistniejącej już od kilkunastu lat firmy bardzo popularnej w Stanach, zupełnie pewnie nieznanej w Polsce. Była to firma, której sklepy istniały, salony istniały w praktycznie każdej miejscowości amerykańskiej, tak jak dzisiaj McDonald's. Nazywała się Radio Shack. Shack to jest szopa. Nawet nie stodoła, tylko szopa. Pisze się to radio, tak jak radio po polsku. Shack to jest S-H-A-C-K. I kolejne słowo to jest catalogs, czyli katalogi. Czyli radioshackcatalogs.com. Jest tam tego od 1937 roku do ostatniego wydania katalogów, w tym także katalogów komercyjnych, bo sprzedawali tranzystory, kabelki, sprzęt do zbudowania radaru i tak dalej. Zamawiało się oczywiście wysyłkowo, także nawet jeśli nie było sklepu, można było za 35 centów katalog sobie zamówić albo zaprenumerować, i była to ulubiona lektura wielu chyba mężczyzn. Choć kobiety w nauce też mają swoje pole. I naprawdę polecam. RadioShackCatalogs.com, czyli .com. I tam zobaczycie Państwo strona po stronie, jeśli kogoś to bardzo interesuje. Co się tu wtedy działo? To jest akurat katalog z 60 roku. Jesteśmy rówieśnikami. I nie mam słów, żeby to po prostu opisać. Jeśli pamiętacie Państwo, co wtedy się działo na polskiej scenie radiowo-konsumenckiej. No cóż, nie będziemy krytykować Bambino ani inne tego typu pocztówki dźwiękowe. Było jak było, no. Zacznijmy może od tego, że właściwie wszystko, co ja wiem, czy będę się z Wami tutaj dzielić, to wyczytałem w takim opracowaniu Billa Libensa. Właściwie to jest taki magazyn, Koper, publikowany na portalu psaudio.com, a z kolei Bill Libens posiłkował się lekturą czasopism katalogów z tamtych lat, a całkiem spore źródło tych czasopism, właściwie ich skanów, znajduje się w takim archiwum worldradiohistory.com. Innym źródłem są wspominane przez pana Mirka Walusia katalogi radioshackcatalogs.com. Radio Shack to była taka sieć sklepów elektronicznych, niegdyś bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych i wszędzie obecna. I wreszcie trzecie źródło, na które wpadłem już jakiś czas temu, to są takie katalogi wysyłkowe Lafayette, też jest w internecie takie źródło ich skanów. Wszystkie odnośniki do tych źródeł znajdziecie pod filmem, więc jakby stąd ta moja wiedza pochodzi. Ciekawa sprawa, że cała ta historia, o której będzie dzisiaj mowa, rozegrała się wzdłuż jednej ulicy w miejscowości Garden City na nowojorskiej Long Island. Właściwie to jest
Aleja Stewart Avenue. Pod numerem 1075 przy tej alei do dnia dzisiejszego mieści się firma Dyna Empire. Mają swoją stronę internetową, możecie tam wejść i łatwo znajdziecie informację, że jest to po prostu zakład produkcyjny specjalizujący się w obróbce metali. Jest tam lista maszyn naprawdę imponująca, którymi dzisiaj dysponują. Jest tam mnóstwo przeróżnych pras, frezarek, tokarek, maszyn CNC. Wszystkiego, co jest związane z metalem. No i nie inaczej było w latach 50. Wtedy to, pod koniec tej dekady, ktoś w Dyna Empire wpadł na pomysł, że z takim zapleczem można by produkować sprzęt audio, co w tamtych czasach oznaczało gramofony. Nie wiemy, kto tę decyzję podjął, dlaczego, jakie były założenia. Wszystko, co wiemy, jak wspomniałem, wynika z artykułów, z publikacji w tych czasopismach. No i pierwsza notatka, na jaką trafił Bill Libens, pochodzi z wrześniowego numeru audio z roku 1959, z takiego działu Ludzie Przemysłu, gdzie dowiadujemy się, że dyrektorem firmy, czy dyrektorem Audio Empire, co można rozumieć jako dział Audio Hi-Fi Dyna Empire, został Herb Horowitz. Człowiek już w branży znany, wcześniej zajmował stanowiska kierownicze w Electrosonic Laboratories oraz CBS Columbia. W ramach tej pierwszej firmy publikował nawet w audio, pisał o wkładce gramofonowej właśnie i w kontekście tych naszych dalszych rozważań ważna jest informacja, że była to wkładka z ruchomą cewką, no bo we wkładkach chodzi o to, by przełożyć ruch fizyczny, taki mechaniczny igły na sygnał elektryczny. Można to robić na wiele sposobów. Jeżeli jesteście regularnymi widzami Zabytków Techniki, to pamiętacie pewnie odcinki z Łodzi. Tam rozmawialiśmy o wkładkach piezoelektrycznych, kiedy to igła naciska na kryształ, który na skutek tego nacisku generuje ładunki elektryczne, a tutaj mowa jest o konstrukcjach elektromechanicznych, gdzie mamy cewkę i magnes. I oczywiście albo magnes jest ruchomy, a cewka stała, albo odwrotnie, cewka ruchoma i magnes stały. I w kontekście naszych dalszych tutaj rozważań istotny będzie fakt, że ta wkładka Electrosonic Laboratories to była konstrukcja z ruchomą cewką. Gdzie indziej znajdziemy informację, że Herb Horowitz obecny był w Audio Empire od samego początku, że pomagał tworzyć ten oddział na początku Dyna Empire, że czuwał nad tym wszystkim. Ta wspomniana wzmianka pochodzi z maja roku 59, a już w październikowym numerze pojawiły się pierwsze reklamy produktów Audio Empire. Tu warto dodać, że w tamtych czasach gramofony oferowane były w formie takich komponentów często, czyli bez problemu można było kupić na przykład sam mechanizm bez plinty, bez ramienia. Można było kupić gramofon z plintą, ale bez ramienia. Można było kupić samo ramię, wkładki oczywiście. No ja byłbym zachwycony taką sytuacją. Myślę, że dla wielu takich majsterkowiczów domorosłych to było świetne. No ale z drugiej strony w takiej sytuacji, kiedy gramofony były w ten sposób oferowane, można było bez problemu zacząć sprzedawać pierwsze opracowane komponenty, a tymi pierwszymi komponentami było ramię gramofonowe. Ramię o nazwie 98, Empire 98 i wkładki Empire 88. To ramię było ciekawą konstrukcją, ponieważ było wyważone w ten sposób, że środek ciężkości znajdował się w miejscu zawieszenia tego ramienia i właściwie ono nie dawało żadnego nacisku na wkładkę i na igłę. Natomiast ten nacisk był generowany poprzez specjalną sprężynę i regulator związany jakby z nakręcaniem tej sprężyny. To pokrętło było wyskalowane z dokładnością do 1/10 grama. I jeśli dobrze to wszystko rozumiem, to jest gramofon, który miałby szansę działać w stanie nieważkości.
Wkładka Empire 88 oczywiście stereofoniczna z pasmem przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Konstrukcja z ruchomym magnesem, a więc odwrotnie niż ta wcześniej opisana. Stąd można wnioskować, że Herb nie przyniósł po prostu gotowego rozwiązania od poprzedniego pracodawcy, ale zrobił tutaj coś zupełnie nowego. No a jeśli oglądamy już tą reklamę i wszystkie kolejne, to pod reklamami znajduje się adres firmy, adres reklamodawcy. I tutaj jest to numer 1075 Stewart Avenue, czyli siedziba Dyna Empire. W 1960 roku pojawia się pierwszy kompletny gramofon Empire Troubadour 208. Wygląda potężnie i taki dokładnie jest. Sam talerz, który każdorazowo, każdy egzemplarz był wyważany jak koła w samochodzie. Na filmie pana Mirka widać takie otwory nawiercane od spodu tego talerza właśnie w celu jego wyważenia, więc ten talerz ważył już blisko 3 kg. Napędzane było to wszystko niemieckim silnikiem firmy Pabst, też dość potężny. Producent się chwali, że gramofon ma tylko dwa ruchome elementy, to znaczy talerz i wirnik tego silnika. Talerz osadzony był na osi, która ustawiona została na łożysku kulowym, a właściwie półkulowym. Te kulki my często znajdujemy w gramofonach polskich, a tutaj polegało to na tym, że oś była wyszlifowana w taką półkulę, która była umieszczona na łożu nylonowym, tak żeby opory były jak najmniejsze. Natomiast precyzja wykonania, wyszlifowania tej osi robi wrażenie, bo ona sięga 1/10 000 cala. Zresztą to dotyczy nie tylko osi, bo też pasek, który napędzał talerz, był specjalnie szlifowany z dokładnością plus minus 0,5 cala. W komplecie było ramię Empire 98, to już wcześniej opracowane, oraz wkładka monostereo Empire 108, która wymagała nacisku 1 grama. Możecie sobie sprawdzić, jak to w tamtych czasach wyglądało w Polsce. Tutaj warto dodać, że silnik i talerz były zamocowane do podstawy, do plinty gramofonu sztywno, bez żadnej amortyzacji. Pewną amortyzację zapewniały jedynie nóżki tej plinty. No i u nas były podobne konstrukcje gramofonów. To jest pierwszy gramofon Empire. Technicznie biorąc, to był pierwszy etap. Mimo że wyglądają bardzo podobnie, różnią się znacznie. Podobieństwa to jest rodzaj napędu. Więc tutaj ten talerz był jednolity, solidny, bardzo ładnie dopasowany. Po nacięciach tu widać i tu, że był indywidualnie wyważany, tak jak koła w samochodzie, żeby nie tukły się po łożyskach. Całość jest to odlew, silnik się mieści pod spodem, włącznik jest tutaj i to w zasadzie tyle. A wspominając jeszcze może o ogromnym kondensatorze, który miał pomóc temu silnikowi się uruchomić. A to jest pierwszy gramofon Empire i uwaga, on przez wielu dzisiaj jest uznawany za najlepszy. I też często jest wykorzystywany jako podstawa do przeróżnych modyfikacji. Ja tutaj przytoczę dwa takie gramofony. Popatrzcie na projekt Tweaked 208 Ralfa Karstena z Atmosphere i Pasceto Analog Engineering 2008.
W listopadowym wydaniu audio z 1961 roku przeczytamy, że nazwa Audio Empire została skrócona do samego Empire. I co może jeszcze ważniejsze, Herb Horowitz został szefem, prezesem tej firmy. Jednocześnie pojawia się kolejny gramofon, Troubadour 398, który jest w istocie tym samym mechanizmem co poprzednik, co 208, ale z nowym ramieniem 980 i wkładką 108. Ramię 980 wyposażone zostało w pewną innowację, w mechanizm, który zyskał specjalną nazwę, a mianowicie DynaLift. Do tej pory te gramofony Empire były tak proste, jak to tylko możliwe, w pełni mechaniczne. Trzeba było ręcznie umieścić igłę w odpowiednim momencie. No a na końcu płyty gramofon się ani nie wyłączał, ani ramię się nie unosiło. Zwykle płyta na końcu ma zamkniętą tą ostatnią pętlę, więc jeżeli igła dotrze do końca płyty, to już później bez końca podróżuje tym ostatnim rowkiem. No nie jest to za dobre, bo igła się w ten sposób bardziej zużywa, dlatego w Troubadourze 398 pojawił się DynaLift, który był takim mechanizmem napędzanym magnesem. Po prostu ramię, dochodząc do pewnego momentu, wyzwalało ten mechanizm i winda unosiła ramię do góry. Podejrzewam, że gramofon się nie wyłączał, no ale igła już nie tarła o powierzchnię płyty, już się tak nie zużywała. Sztywna konstrukcja bardzo, na lekko miękkich nóżkach, czego z kolei nie da się powiedzieć o tym, bo konstrukcja jest na twardych nóżkach, też drewniana, ale zawieszona sprężyście. Jedyne jest to metal i drewno. Jedyne plastikowe, co tu jest, to chyba Lexar pokrywie. Tak to jakoś działało. I oczywiście pokrywa była opcjonalnym produktem, który się osobno zamawiało. Można było urządzenie zamówić również bez plinty, bez pudełka. Po kolorach widać, że to ramię zostało osobno zamówione niż reszta, bo te dwa gramofony, znaczy wszystkie modele, występowały w dwóch wersjach. Takiej złocistej i srebrnej. Złocista była bardziej popularna, bo wyglądała bogaciej, ale niestety nie wytrzymuje to złotko próby czasu. Tu akurat jest jeszcze w miarę. Natomiast wiele z nich jest po prostu tak oblazłych, że no, jakoś to brzydko wygląda po 60 latach. Przy okazji tego gramofonu Bill Lieben zauważa, że nomenklatura w Empire no jest taka nie do końca przejrzysta i jasna, bo okazuje się, że w katalogu Radio Shack z roku 1962 też znajdziemy gramofon 298. Tutaj nazywa się po prostu Empire 298 i tutaj do stolika 208 mamy dołączone starsze ramię 98, a wkładka jest w ogóle opcjonalna i jeśli jest, to jest to Empire 88. W High Fidelity z lutego 1962 roku znajdziemy informację o kolejnej zmianie nazwy firmy. Tym razem została znowu wydłużona. Mamy Empire Scientific Corporation, a kilka miesięcy później pojawia się nowy adres 845 Stewart Avenue, cały czas ta sama aleja, tym razem sporo bliżej kontynentu. Można po tym wnosić, można przypuszczać, że ten dział Empire Scientific Corporation został wykupiony przez rodzinę Horowiców, ale jest to tylko przypuszczenie Billa, nie zostało to nigdzie wprost napisane. Rok 1962 to także nowy gramofon Empire model 488
lub 498. 488 to jest sam mechanizm bez plinty, natomiast 498 jest to kompletne urządzenie. Mamy tutaj podstawę nową 408 już z zawieszeniem takim amortyzowanym, które ma swoją, jak to zwykle tutaj, sensacyjną nazwę Dynamount. Ramię to jest Empire 980, a wkładka Empire 880P z opatentowaną igłą, która była określana mianem niezniszczalnej DynaLife. Ponoć przewyższała wszystkie dostępne wówczas igły i wkładki na rynku. Była najlżejsza i wymagała najmniejszego nacisku rzędu 1,4 grama. Rok 1962. Nieco później, w maju 1963 roku, znajdziemy krótką, ale bardzo ciekawą i optymistyczną wypowiedź Herba Horowitza, który stwierdza, że ten rok, 1963, może być najlepszym rokiem w historii całej branży i w tym właśnie roku pojawiają się nowe, kompletnie nowe produkty w ofercie Empire. Są to kolumny głośnikowe, jak to w przypadku tej firmy, potężne, ciężkie, mega solidne. No, ale kolumnami nie będziemy się dzisiaj zajmować. W październikowym numerze audio z roku 1970 znajdziemy opis nowej maszyny, określonej mianem króla gramofonów, Troubadour model 598, podobno jedyny zestaw, który został zaprojektowany po to, by prowadzić igłę z naciskiem 1,1 grama. Jego opracowanie stało się konieczne, kiedy opracowano wkładkę 1000ZE, Empire 1000ZE, która właśnie tej 1,1 grama wymagała. Na jednej z reklam możemy przyjrzeć się zawieszeniu tego mechanizmu. Jest to zawieszenie sprężynowo-pneumatyczne. Tam znajdziemy sprężynki i tłoczki oraz hasło reklamowe, że przy tym gramofonie możesz tańczyć, możesz skakać, możesz się kołysać i nie będzie to miało najmniejszego wpływu na pracę igły. I tu bym zwrócił uwagę Waszą na pewien fakt. Otóż w Stanach Zjednoczonych domy buduje się zupełnie inaczej niż my. Raczej nie znajdziecie tam domów murowanych z wylewanymi betonowymi stropami. Są to konstrukcje szkieletowe, drewniane, więc wydaje mi się, że tańczenie w takim domu, w pobliżu gramofonu, oznacza coś zupełnie innego niż u nas. I być może to jest wytłumaczenie tej masy, tego ciężaru, solidności produktów firmy Empire. Jednocześnie na reklamach firma zachęcała, by umawiać się z najbliższym dystrybutorem, dealerem na odsłuch tego nowego rozwiązania. Model 598 wyposażony został też po raz pierwszy w pokrywę antykurzową, taką z płytami z plexiglasu, która była nazywana psią budą. Trochę nie wiem dlaczego, u nas psie budy wyglądają chyba jednak nieco inaczej. Tutaj warto dodać, że pod reklamami z nowym Troubadourem 598 pojawił się kolejny adres, 1055 Stewart Avenue, znów ta sama aleja i to jest budynek sąsiadujący z Dyna Empire. W latach 1970-1976 ten gramofon ewoluował. Powstała wersja druga i trzecia. Zmiany jednak były niewielkie i dotyczyły głównie wykończenia i logo firmy. Tu warto dodać, że lata 70. to jest także rozkwit kwadrofonii. Nic więc dziwnego, że w ofercie Empire pojawiły się nowe produkty. Pojawiły się na przykład kolumny kwadrofoniczne i czterokanałowe wkładki 4000D łamane przez 3 o paśmie przenoszenia, uwaga, od 5 Hz do 50 kHz i wymaganym nacisku 1,4 grama.
Kariera Herba Chorowica rozwijała się. W roku 1970 został wiceprezesem takiej organizacji handlowej Institute of High Fidelity, a rok później objął posadę prezesa tej instytucji. Wreszcie w roku 1975 opuścił Empire, przeniósł się do firmy Harman International, opuścił albo sprzedał, no bo jeśli wcześniej przypuszczaliśmy, że być może jego rodzina wykupiła tę firmę. Co dalej działo się w Empire, nie bardzo wiemy. Ponoć Herba zastąpił Ken Bush, a po nim John Agazon. Wertując czasopisma, widzimy, że ostatnie nowości, ostatnie nowe produkty pojawiły się w roku 1976 i była to wkładka 2000Z, która do dzisiaj uznawana jest za znakomitą i wciąż poszukiwana. No i ostatni w naszej dzisiejszej historii gramofon, Empire 698. Sam producent przyznaje, że jest to wciąż proste urządzenie o napędzie paskowym. Nowością jest lżejsze ramię i, uwaga, pewien stopień automatyzacji. Ramię zawieszone zostało na 32 łożyskach szafirowych, jubilerskich, których tarcie, które tam występuje, jest na poziomie 1000 grama. To jest 4 razy mniej niż w przypadku łożysk stalowych, więc zmiana dość istotna. Samo ramię wykonane zostało też z nowej cienkościennej rurki, więc jego masa jest dużo mniejsza od tych wcześniejszych ramion. Dzięki czemu z największą łatwością podąża za najmniejszymi nawet ugięciami płyty. Za napęd wciąż odpowiada samochłodzący się silnik synchroniczny. Napęd jest wciąż paskowy. Talerz waży już ponad 3 kg. Składa się z dwóch niezależnych części. Stalowa oś umieszczona została w dwóch samosmarujących się łożyskach. Pojawił się pewien stopień automatyzacji. Na tym gramofonie znajdziemy dwa takie dotykowe czujniki, czasem nazywamy to przyciskami dotykowymi czy sensorami, podobne do tych, które znamy z naszych Radmorów 5100. Jeden z tych czujników, tych przycisków powodował uniesienie ramienia, drugi jego opuszczenie. Natomiast już umieścić ramię w odpowiednim miejscu należało ręcznie. No i tutaj mam już pewne przypuszczenia, że być może po zakończeniu płyty nie tylko unosiło się ramię, ale też i wyłączał się napęd gramofonu. Natomiast pokrywa przeciwkurzowa została wyposażona w szklane szyby w miejsce tych pleksiglasowych i później użytkownicy skarżyli się, że nie wpłynęło to zbyt dobrze na trwałość, może nie tyle samej pokrywy, ile jej zawiasów. Powoli przechodzimy do finału. Tak jak powiedziałem, 698 był ostatnim gramofonem w historii Empire, a pod koniec lat 70. w firmie nie działo się chyba zbyt dobrze, ponieważ na początku kolejnej dekady jej właściciele zwrócili się do Ernsta Benza z propozycją zakupu firmy. A kim był Ernst Benz? Otóż ten człowiek w połowie lat 60. rozpoczął w Szwajcarii produkcję diamentowych igieł gramofonowych, igieł i pewnych komponentów ich zawieszeń. Szło mu to na tyle dobrze, że w pewnym momencie stał się głównym dostawcą firm Audio-Technica, Shure, Ortofon, Pickering, ADC i Empire, czyli właściwie wszystkich liczących się graczy na tym rynku. Ernst propozycję przyjął, kupił firmę Empire Scientific, a 10 lat później musiał uznać, że była to najgorsza decyzja w jego życiu. Firma okazała się wyeksploatowana, maszyny zużyte, trudno było produkować z wymaganą
precyzją, a do tego większość jego odbiorców no, dość krzywo patrzyła na fakt, że sam rozpoczął produkcję wkładek, stając się ich konkurentem. W efekcie wiele firm pozwoliło, by umowy wygasły, no i Ernst musiał nie tylko zamknąć działalność w Stanach, ale też mocno ograniczyć tę w Szwajcarii. Jeśli chodzi o tą amerykańską firmę Empire Scientific, to w pewnym momencie została właściwie sama nazwa, którą Ernst Benz w końcu sprzedał nowojorskiej rodzinie English. I oni przez pewien czas sprzedawali jeszcze igły, ale w końcu i tę działalność wyparła nowa technologia w postaci płyt CD. Firma jednak nie upadła, Empire Scientific, ale zmieniła branżę. Zajęli się zamiennymi akumulatorami do kamer, aparatów fotograficznych. Ja to akurat dość dobrze rozumiem, bo sam takich akumulatorów używam. Co prawda nie marki Empire, bo takich u nas w Polsce nie widziałem, ale innych. No i też tych baterii, mam wrażenie, wokół nas jest coraz więcej. Ostatnio na przykład dowiedziałem się, że prężna, nowoczesna firma produkcyjna, która tu nieopodal działa, w swojej hali używa elektronarzędzi wyłącznie akumulatorowych. Dla mnie nieoczywiste i trochę dziwne, ale taką mamy rzeczywistość. Firmą Empire Scientific do dzisiaj zarządza Jeff English. Siedziba co prawda nie znajduje się już na Long Island, ale na Florydzie. No ale firma działa i ponoć ma się dobrze. A co z Herbem Horowitzem? W firmie Harman przepracował 2 lata. Później trafił do Acoustic Research, następnie do Rotel of America, Servinvega i wreszcie Ortofon US i COS Corporation, czyli przez całe życie w branży. Herb Horowitz zmarł we śnie 13 grudnia 1985 roku. Zakończyła się historia firmy Empire i historia Herba Horowitza. Do dzisiaj pozostały nam gramofony. Można je kupić, niestety, głównie w Stanach. Trochę żałuję, bo chętnie bym się takim gramofonem pobawił. Pozostaje mi pooglądać filmy, które przygotował i udostępnił pan Mirek Waluś, któremu w tym momencie bardzo dziękuję za tę współpracę, a wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Cóż powiedzieć? Czy widzicie państwo paradoks tej sytuacji? Kompletnie mechaniczne urządzenie, znaczy elektryczno-mechaniczne, które po takim czasie ma jakąś tam nawet wartość, bo to pewnie w tym stanie z 500 za to można łatwo dostać. Co oczywiście nie jest opłacalnym biznesem, bo wtedy te 160 dolarów, co takie urządzenie kosztowało, to była tygodniówka, plus cała ta reszta to były miesięczne zarobki jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem, mechanika samochodowego. A dzisiaj 500 dolarów to jest bardzo licha tygodniówka, może gdzieś na jakimś dalekim Midwestie tak zwanym, czyli krainie, gdzie psy szczekają tam tą drugą stroną psa. Stany są bardzo podzielone ekonomicznie. Znacznie bardziej niż Polska, gdzie powiedzmy na prowincji ludzie żyją trochę biedniej niż w dużych miastach, ale nie bardzo biedniej. Natomiast tutaj jest bardzo duża bieda. I po takim czasie to urządzenie nadal działa. Natomiast co będzie z telewizorem, który dzisiaj kupiliście państwo, nie wiem, 8K, 60 cali? Co będzie z nim za 10 lat? Taką płytę może zrobią, jeśli jeszcze będą takie płyty? Kosz na śmieci? Tak, dobrze, bo większość z tego wszystkiego, co teraz kupujemy, jest zapełnia dziury w ziemi, bądź pływa po oceanach w postaci różnych kawałków plastiku, które potem jemy i tak dalej.
Jest to w gruncie rzeczy dość przerażające, bo można było i można nadal zrobić produkty, które będą długotrwałe, ale to się nie opłaca. Firma Empire nie istnieje, a firma Radio Shack, która tak to dzielnie wszystko sprzedawała, też nie istnieje. Firma ARX Radio Corporation też nie istnieje. Firma RecoCut też nie istnieje. Choć, przepraszam bardzo, Empire istnieje jako pochodna z nazwy, która produkuje jakieś baterie do telefonów komórkowych zastępcze. Więc nie jest to prawdą, że tak do końca nie istnieją, ale tak prosta rzecz, jak 45-obrotowa płytka, która wymaga innej ośki niż, niż ta, wymaga takiego krążka plastikowego, który się gdzieś tam zazwyczaj gubił albo sterczał tu większość czasu niepotrzebnie na jakimś takim występie albo zagłębieniu. Natomiast proszę zobaczyć tutaj. Pyk i pyk. I możemy nakładać 45. Sprężynka i mechanika. Sprężynka i mechanika. I teraz, czy to się opłaca? Absolutnie nie. Przecież nikt za to ekstra nie zapłaci. Dają krążek i dobra jest. Więc nie jest to moja próba marudzenia, że kiedyś to było dobrze. Czyli Make America Great Again, nawiasem mówiąc, hasło Reagana, ukradzione przez Trumpa. Ale przerażającym jest to, jak strasznie poszliśmy do przodu w śmieciarstwo, w to, że niedługo elektrycznych samochodów się nie będzie już naprawiało, bo się nie będzie opłacało, że okulary kosztują, nie wiem, albo 5, albo 500. Po prostu strasznie dużo się zmieniło w ostatnim półwieczu. Wojna za płotem na Ukrainie jest jakby kontynuacją zimnej wojny wtedy. I troszeczkę to wszystko jest przerażające, więc jest bardzo fajnie puścić sobie muzykę na starym gramofonie i po prostu odetchnąć. Dziękuję bardzo i do następnego razu.